tak dla odmiany jesteśmy w sklepie koszykarza w Gdańsku. I dla odmiany również mamy gościa. Karina. Mówiliśmy wcześniej o tym, jak koszykówka 3x3 troszeczkę się różni, no bardzo się różni od koszykówki 5x5, ale czy ty widzisz ten kierunek, że koszykówka 3x3 może funkcjonować prawie że jako samodzielna dyscyplina? W sensie takim, że jest normalnie liga i regularne rozgrywki, no taka jak jest na przykład Energa Basket Liga Kobiet. Mówimy oczywiście w kontekście kobiet, bo reprezentujesz tutaj płeć piękną. Tak, myślę, że z biegiem czasu po prostu tak będzie, no bo FIBA gdzieś faktycznie próbuje i dąży do tego. Na pewno w tym momencie kobieca 3x3 nie jest tak mocno rozwinięte, jak jest rozwinięte męskie 3x3. Tutaj Piotrek wcześniej mówił, że faktycznie tworzą zespoły. My też taki swój zespół mamy, ale raczej to ogranicza się w grze turniejowej w Polsce. My nie możemy reprezentować w tym momencie praktycznie naszego zespołu poza granicami naszego państwa, no bo w ten sposób to nie działa. Tak naprawdę możemy reprezentować nasz kraj na różnych turniejach, ale pod względem ligi, mastersów, challengerów, no niestety na dzień dzisiejszy tego nie ma. Chociaż w zeszłym roku wygrałyśmy Mistrzostwo Polski jako 3City Team i pojawiłyśmy się na pierwszym polskim, znaczy pierwszym damskim mastersie, ale pod szyldem Team Poland. Mhm. No właśnie. I czy... Może inaczej, co trzeba zrobić, żeby taka sytuacja się powtórzyła, oprócz tego, że jak nie mam wygrać Mistrzostwo Polski, tak? Dokładnie, no przede wszystkim stworzyć swój zespół i tutaj zachęcam wszystkie dziewczyny do tego, aby taki zespół faktycznie stworzyć, pojawić się na turniejach i zachęcam do tego, aby no, wszyscy pomogli nam zbierać punkty, bo wszystko kieruje się do tego, aby Polska była jak najwyżej w rankingu. Dokładnie. I tego w kobietach bardzo brakuje, bo tych zespołów jest bardzo mało. I w tym rankingu jesteśmy bardzo daleko. Dlatego im więcej zespołów będzie grało w 3x3 kobiece, tym my będziemy rosnąć jako reprezentacja. I będziemy zapraszani na lepsze turnieje i będziemy pojawiać się w lepszych państwach i będziemy mogli się ogrywać z najlepszymi. Super, więc no, wypadałoby wznieść jakiś taki mobilizujący kobiecy okrzyk, ale jedyny, który mi przychodzi do głowy, to sam jest twój wróg. To chyba nie na tę imprezę. Nie do końca, ale faktycznie. Ale, bo tak mówisz o tym rankingu i ja ciągle próbuję to swoim małym muszczkiem zrozumieć. Czy ja dobrze rozumiem, że można wygrać Mistrzostwo Polski, ale ze względu na punkty rankingowe nie grać na Mistrzostwach Świata? Dokładnie, znaczy jeżeli chodzi na przykład o taką imprezę jak Mistrzostwa Europy, no to faktycznie FIBA tworzy eliminację do Mistrzostwa Europy. I w tym momencie nasza polska reprezentacja kobieca na przełomie czerwca i lipca będzie brała udział w eliminacjach do Mistrzostw Europy. No i tam faktycznie, jeżeli wywalczymy ten awans, no to zespół pojedzie na Mistrzostwa Europy. Natomiast jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, no to Polska może się dostać tylko i wyłącznie z rankingu. Musi być to dziewiąte państwo w Europie. Jeżeli my nie będziemy dziewiątym państwem w Europie, to niestety na takie Mistrzostwa Świata nie pojedziemy i się nie zakwalifikujemy. Dlatego tak ważne jest, aby zbierać punkty rankingowe i po prostu wspinać się jak najwyżej. Czy wszystko sprowadza się jednak do chęci całego środowiska i myślę, że bardzo ważne, że to tu wybrzmiało, że dziewczyny mogą robić super robotę na boisku, dawać z siebie wszystko, trenować ciężko i na turniejach, które nie są mistrzostwami świata, ale są na przykład challengerami. Dobrze wszystko? Prawie że? Challengerami może nie takiej rangi, ale turniejami, które faktycznie pomagają zbierać punkty rankingowe. Dokładnie tak. Czyli piąć się w górę w Pro Circuit? Tak jest. Dobrze. I mogą świetnie sobie radzić na boisku, no ale jeśli my jako no, koszykarskie społeczeństwo nie będziemy uczestniczyli w tych turniejach, nie będziemy po prostu, mówiąc kolokwialnie, żyli tą grą, to nic z tego niestety nie będzie. Dlatego bardzo mocny nasz apel do wszystkich pań, ale też facetów, żeby po prostu grać w tych turniejach. Jeśli jest taka możliwość, no nie trzeba wiele, wystarczy skrzyknąć dwóch ziomali, dwie ziomalki i już możecie grać. Wiadomo, że najlepiej jest, jak jeszcze jeden ktoś będzie na zmianę, ale zachęcam was do tego gorąco, żeby się orientować, gdzie są najbliższe turnieje.
odwiedzać strony rankingowe, no bo przecież można zobaczyć, jak stoisz w rankingu, prawda? Dzięki temu systemowi. Dokładnie, można się obserwować. Najbliższe turnieje to są nawet turnieje w Polsce, są to questy. Najbliższy będzie w Ostrowie Mazowieckiej, potem jest Toruń, Lublin, Grudziądz i kończymy finałem w Gdańsku. Więc naprawdę niewiele trzeba. Ty to wszystko tak z pamięci powiedziałaś? Tak. Szacun. Wiadomo, gdzieś tam śledzimy to, bo faktycznie no teraz jest reprezentacja, przygotowujemy się do najważniejszej imprezy, jakie są eliminacje do Mistrzostw Europy, no ale my jako nasz zespół 3City Team również obserwujemy to, gdzie będziemy mogły wyjechać, gdzie na przykład nie załapiemy się do tej najważniejszej czwórki. Więc faktycznie chcemy pomagać i nie opiera się to tylko na reprezentacji, ale chcemy pomagać całej społeczności polskiej do tego, aby faktycznie zbierać jak najwięcej punktów do rankingu. Piękna postawa obywatelska. Mogłaby zniechęcać wszystkich, żeby być najlepsza w Polsce, ale zachęca i my też zachęcamy do tego, żebyście grali, ale też oglądali nasz kanał Sklepu Koszykarza na YouTubie. Klikajcie, komentujcie, zadawajcie pytania, bo od tego to też jest. No i do zobaczenia nie tylko w wirtualnej, ale i rzeczywistej rzeczywistości.